Podpiąłem tego Xboxa, zaktualizowałem, ale nie mam w ogóle czasu, żeby coś zrobić. Przede wszystkim 43 cale z takiej odległości, jak to widać, to jest za duże. Nie da się tego używać, muszę przepiąć do salonu, ale jeszcze muszę te Game Passy ogarnąć z jakimiś tajemniczymi sposobami, co by były ceny atrakcyjne. Ja powiem Ci, że tak, zainstalowałem sobie, znaczy zainstaluję sobie, bo to się musi pobrać, ja pierniczę, 71 giga, 4 gierki. Właśnie nie wiem, czy ten Flight Simulator, bo tak, wiesz, jeśli chodzi o okładkę, to ten, co jest w tym, w abonamencie, wygląda jak ten sam, co na płycie, nie? A Ty nie wiesz, czy taką płytę, jak się odpali, to ją trzeba za każdym razem wkładać, czy ją się tylko aktywuje i się zrzuca na dysk? Tak naprawdę nie znam tych nowych gór, tych gier, nie? No, ostatnio mam 360 tą konsolę i zainstalowałem sobie Dooma nowego na nową konsolę, Forza Horizon, to co mi poleciłeś, tego Flight Simulatora, Plants and Zombies, to jest taka z 360, ale jakoś tak to lubiłem w to grać, taką, wiesz, głupotę na odmurzenie i Quake'a nowego. No i ciekaw jestem, jak to będzie fungowało, ale z czym się będzie pobierało, nie wiadomo ile godzin. Dziękuję Wam za test huba, coś takiego, Hikvision, bardzo fajny i dość zaawansowany, profesjonalny, można powiedzieć, system alarmowy z dużymi możliwościami, przede wszystkim bezprzewodowy. Może ktoś tam chce sobie coś zabezpieczyć, albo przejść z jakiegoś starego systemu na nowy i nie chce ryć ścian. To jest fajna opcja. Naprawdę spodobał mi się. Odsyłam. Link w opisie filmu. Jeszcze nie zacząłem grać, a już mnie te wszystkie utensylia do latania zaczynają wciągać. Zawsze chciałem takie coś mieć. A czasu coraz mniej, żeby realizować takie marzenia. Cześć, Kasandra, gdzie Cię piszą? Skąd Cię znają tak dobrze? Kasandra. Z internetu. Z internetu? Jesteś gwiazdą tego? Instagrama? Ja jestem gwiazdą. Czy też masz wrażenie, że ta rurka powstała w Petrochemii Płockiej? Nie? Oczekiwałem chrupnięcia, a jest mlask i smak. Blef. No, jest mlask i niestety smakowo. W dobie tych wszystkich internetowych sklepów to już w ogóle zapomniałem o Empiku. A kiedyś tutaj bardzo mocno bywałem. A nie chcesz Harry Potter mug? Szatańskiego pomiotu, nie? Godziny. A francuski w podróży? Zawsze na propsie, żebyśmy tak jeździmy po tych Francjach i elegancjach. A i od razu brzydkie. Cygańska królowa byłaby zadowolona z takich butów. Kończymy na stanowisku z butami. Butów... Nie kończymy jeszcze nie. A, nie kończymy. Zaczynamy. Butów nigdy nie za dużo, tak? Takie jest pierwsze przykazanie. Wydaje mi się, że to jest jakaś słaba jakość tego urządzenia. A kupujemy sobie teraz na lockdown domino i byśmy mogli rozgrywać jakieś te pasjonujące pojedynki. A dlaczego nie? Ja poważnie mówię. No, offroadowe? Nawet z tym. I z antypoślizgowe. To jak ktoś alkohol spożywa. Masz, no fajne, zobacz. Ale to jest już rozmiar 46. Byś sobie w nich, no ale to na ręce nie musiał, zakładasz na gołę. Na ręce musiałem to założyć. Ja myślę o tym dominie. Co Ty na to? Podjąłem decyzję, że wchodzimy grubo w ligę domino. Dwa razy po 28 kostek biorę. Nie wiem, jak się w to gra. Ale pewnie będzie jakaś instrukcja obsługi. Hokus pokus. Masło z mleka bawolnego. Nie wiem. www.jakgraćwdomino.com. Jeden taki jakiś trochę rozmazany nam się trafił. Ale duże klocki, będę widział. Muszę powiedzieć, że grafika, ja pierniczę, wygląda zajebiście już. Ciekaw jestem, czy to już jest też ściana, jeśli chodzi o te, o konsolę. Czy już te 4K, 120 Hz to jest max. I więcej nam nie będzie potrzebne, tak jak w telefonach. No w zasadzie żeśmy doszli do maksa, tam jakieś są kosmetyczne poprawki, ale to robi robotę.
Xbox, powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony jego cichością. Głośniej mi chodzi ten Intel Nuke niż ten, wiecie, niż ten Xbox. I co, brakuje mi tych przycisków. Najlepiej jakby tutaj były przyciski, żeby przełączać wejścia. Nie wiem, czemu tego tak nie zrobią. Skoro montują do monitora 7 wejść, to powinno być odpowiednia ilość przycisków do regulacji głośności na przykład. No to jest monitor, przy tym się siedzi. Po co mi to ten kloc do tego, że jak chcę sobie wyciszyć, to muszę to naciskać. No i przede wszystkim czepiałem sobie z Maca audio do monitora, puściłem po HDMI, do monitora podłączyłem głośniki, bo każda taka gra, każda taka akcja, no to jednak wymaga, wiecie czego, no wymaga, żeby było dobre audio, bo bez audio to w ogóle nie ma klimatu. I tak to zaraz muszę do salonu chyba przenieść, bo tam mam jeszcze lepsze głośniki i większy, mocniejszy basior, bo tutaj jak te potwory na was latają. No nie grałem dawno na kontrolerze, muszę się znowu przyzwyczaić do tego, że jak się tym steruje, z tym strasznym lamerem. Ale muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie wrażenie, bo w ogóle nie śledziłem rynku konsolowego i taka przesiadka z tej 360 Xboxa czy z PlayStationa 2 na to, to naprawdę szaleństwo. Szczerze, że kopara opada, jak się tak oglądam, co się tu... Widzę, że offroady można jeździć nawet. Fajne to jest. Marian kierownicę ma. Może sobie pożyczę, sprawdzić. Niczę jak to wygląda, to jestem w szoku. Może trochę do sadzawki byśmy też wjechali. O, chyba się nie zakwalifikowałem do tego, żeby jechać. Bo jakoś offroadowo można jechać. Takiego testa, bo może zrobimy tutaj z Marianem zapoznanie się z Flight Simulatorem, żeśmy sobie takie joysticzki do tego kupili. I bym tak eksperymentalnie postawił GoPro i będziemy sobie to konfigurować. Ja u siebie na monitorze, u siebie łączność radiowa i pierwsze loty. Tylko chcę zobaczyć, czy taki zestaw, 5 godzin powinien nagrywać, to czy wytrzyma i czy się nie przegrzeje. Tak więc odpalam go dzisiaj testowo tak w ramach sprawdzenia, czy powerbank 20 tysięcy to wystarczy i to jeszcze nie naładowany, czy nie wystarczy na 5 godzin, czy trzeba tutaj coś więcej, jest jakieś zasilanie doczepić. Po prostu sobie to postawię za mną, czy gdzieś tam obok mnie, będzie nagrywało monitor i to, co się dzieje na biurku. No i myślę, że to by było ciekawe. I to pójdzie w jakąś sobotę luźną, nie? Taka wrzutka. Nie wiem, czy to w ogóle kogokolwiek będzie interesowało, czy nie. Ale eksperyment. Jak będzie interesowało, to może więcej takich rzeczy. Bo też na offroadzie mówicie, że nagrywane same biwaki i inne rzeczy. No przecież jak się jedzie przez 5, 6, 7, 8 godzin, mogę wam zainstalować taką kamerę i nagrać też takiego kiedyś na wyjeździe nagranie z 5 czy z 6 godzin tego naszego offroadu, nie? Wszystko. Zamontuję w samochodzie, podepnę, nie wiem, do szyber dachu, zapnę zasilanie i cały przejazd. Nie wiem, czy to ktoś będzie chciał oglądać. Wydaje mi się, że to będzie nudne. Ale wy decydujecie, że tak powiem, w tych komentarzach. Pierwszy raz spróbuję zrobić coś takiego teraz na 5 godzin. Zobaczymy, czy się nic nie zawiesi, czy nic nie przegrzeje. Co prawda rozdzielczość, no nie ustawiam 4K, bo bez sensu na taką dłużyznę. No i to się ma do 17 nam macerować. Wrócę, sprawdzę, zobaczę. Takie coś żeśmy sobie zamówili, bo jest stosunkowo w rozsądnej cenie. Chyba to można rozpiąć, żeby mieć nie w takiej, tylko z jednej strony macie ten wolant, tutaj joystick. No nie taki wolant, jaki by jest w samolocie. Na razie nie ma za dużo rzeczy pod Xboxa. Popadałem taki, ma być jeden zajebisty wyjść niebawem, może do końca roku, albo na początku przyszłego się pojawi. Ale na razie takie rozwiązanie wydaje mi się, że będzie fajne. Sytuacja na froncie taka, że przyjechała pompa do Prusaka. Kłopot z pompami. Okazało się, że w Toyocie tylko i wyłącznie Japonia i nie wiadomo ile to potrwa. Tutaj mam taką jakąś alternatywę. Najpierw kupiłem tańszą, bo była za 400, a potem się okazało, że już tych tańszych też nie ma i nie wiadomo kiedy będą. Tak więc ta poszła za 550. Tak więc no nic, jak się zapali jeszcze raz kontrolka, to będę robił akcję wymieniającą, a na razie może czekać.